Dzisiaj chcę się z Wami podzielić właśnie tym, co jest wokół. Mamy czas wakacji, wypoczynku. Niektórzy już wrócili, niektórzy jeszcze pojadą, ale mamy taki czas szczególny. I temat dzisiejszego spotkania to jest to, że Bóg nie odpoczywa. My odpoczywamy i Bóg nawet nam nakazuje, że mamy odpocząć. I tą moją inspirację zaczerpnęłam z Ewangelii, która będzie w przyszłą niedzielę, gdzie mamy taką tą historię, gdy Jezus rozesłał swoich uczniów po dwóch i gdy oni wrócili do Jezusa i zaczęli mu tam opowiadać, co się działo, że głosili dobrą nowinę, że uzdrawiali, wszystko mu opowiedzieli, to wtedy Jezus im powiedział: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. I tutaj nie chodzi o to, żeby akurat w tym przypadku, żeby pójść na pustynię, tylko żeby pójść na miejsce, gdzie nie było ludzi, bo ciągle wokół Jezusa byli ludzie. Ciągle się tam do Niego pchali, gromadzili się i po prostu uczniowie nawet nie mieli czasu, żeby zjeść posiłek. I Jezus się o nich troszczy i mówi: idźcie i odpocznijcie. I zaraz, dwa wersety dalej, widzimy, co się stało. Jezus rozsyła uczniów, ale czytamy dalej. Wielu zauważyło to, że uczniowie się oddalają i uczniowie odpłynęli łodzią, natomiast ludzie byli sprytniejsi i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł z tej łodzi, miało być miejsce pustynne, a tam już czekał na Niego cały tłum ludzi. I to, co robi Jezus, mnie niesamowicie ujmuje, bo czytamy, że On zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać. Jezus zrobił ciekawą rzecz. Swoich uczniów odesłał na odpoczynek, ale sam nie odpoczywał. Sam tak naprawdę, pomimo tego, że odczuwał zmęczenie, bo był też Bogiem, ale w ciele ludzkim, odczuwał zmęczenie, ale Jego miłość do nas jest po prostu większa. I tak naprawdę Jezus pokazuje pewną taką rzecz, że Bóg naprawdę nie odpoczywa, że mamy kogoś, kto czuwa, gdy my śpimy. Mamy kogoś, kto nie odpoczywa, gdy my wypoczywamy. Mamy kogoś, kto nas cały czas chce prowadzić, pomimo tego, że czasem wolimy iść swoją drogą, jakąś dla nas łatwiejszą, chociaż później skomplikujemy sobie życie, ale mamy Boga, który nie odpoczywa, który czuwa, gdy my śpimy. I On jest niestrudzony. I jest zawsze do dyspozycji. Bóg nigdy nam nie odpowie w stylu: słuchaj, teraz nie mam czasu, przyjdź później, kiedy będę luźniejszy, teraz nie mogę z Tobą rozmawiać. Bóg nigdy tego nie zrobi. Czy my sobie zdajemy sprawę, że mamy Boga, który non-stop, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku jest na, nie wiem, można powiedzieć, jest ciągle w dyspozycji w naszą stronę. Jest ciągle zwrócony w naszą stronę. I to mnie bardzo, bardzo dotyka, że mamy Boga, który nie odpoczywa. Nie odpoczywa od nas, nie odpoczywa w żaden inny sposób. I wiecie, dlaczego to robi? Z miłości do nas. Nie odpoczywa, bo On nas
kocha i nie odpoczywa, gdy my na przykład z niego rezygnujemy. Nie odpoczywa i on ciągle, ciągle, ciągle na nowo chce nam pokazać, że z nas nie rezygnuje. I to jest coś niesamowitego. W tym przejawia się naprawdę jego miłość do nas. Że on jest pierwszy w tym kochaniu, że on jest tym, który naprawdę kocha. Słuchajcie, ile z nas tutaj jest takich osób, może dzisiaj ja jestem tą osobą, że słowa o tym, że Bóg mnie kocha, traktuje jak jakiś slogan, albo wydają mi się banalne, albo po prostu nie robią już na mnie wrażenia takiego, jak robiły na początku, gdy Boga poznałam. I po prostu te słowa już jakoś mi się osłuchały, te słowa już tak naprawdę nie trafiają do mojego serca. I ujmuje mnie to, że Bóg nie odpoczywa i nie rezygnuje w tym, by każdego dnia mówić do mnie to samo. Ja Ciebie kocham, ja Ciebie umiłowałem, dla mnie jesteś ważna, ja chcę się dzisiaj z Tobą spotkać, ja chcę dzisiaj spędzić z Tobą ten dzień. I Bóg, pomimo tego, jak często my jesteśmy już jakoś, nie wiem, osłuchani, albo traktujemy te słowa jako hasło, Bóg kocha Ciebie. Może to brzmieć jak hasło, ale to jest prawda, za którą stoi Bóg, który nie odpoczywa w tym, by nam o tym przypominać. I wiecie, my możemy to traktować jako slogan, ale pomyśl sobie dzisiaj, otworzyłeś oczy, zobaczyłaś słońce, może jakieś kwiaty wokół ciebie, może coś kwitnie, może usłyszałeś gdzieś śpiew ptaków. I tak naprawdę całe stworzenie poruszyło się dzisiaj dlatego, że Bóg powiedział słowa: niechaj stanie się światłość. Bóg powiedział te słowa i całe stworzenie jest Mu posłuszne. I On to zrobił, to stworzenie jest dlatego poruszone, bo Bóg chce Ci dać i mi znak o tym, że On ten świat uczynił dla nas, że On o nas pamięta. Skoro troszczy się o najmniejsze ptaki, to tym bardziej o nas. I może to być banał, ale tak naprawdę każdego dnia Bóg rozpoczyna nowy dzień, że po to, żeby okazywać nam swoją łaskę. I to nie jest takie oczywiste, że się obudzimy. To nie jest takie oczywiste, że otworzymy oczy. Że to zobaczymy. Możemy to traktować jako coś zwyczajnego, ale to jest naprawdę znak Bożej miłości. Że On zechciał, żeby dzisiaj wstało słońce. Żeby dzisiaj obróciła się ziemia, wykonała kolejny obrót i żeby nad nami wzeszło słońce, które On stworzył. To nie jest żaden przypadek. I wiecie, bardzo mnie dotyka to, to wiemy na początku z Księgi Rodzaju, ale w Nowym Testamencie są takie słowa. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi. Czyli dzisiaj to słońce wstało dlatego, że Jezus podtrzymuje to wszystko słowem swej potęgi. Dzisiaj obudziłaś się dlatego, bo Jezus podtrzymuje twoje życie słowem swej potęgi. Bo On nie odpoczywa, nie zrobił sobie wolnego, nie pojechał sobie, nie wiem, gdzieś na urlop, nie zapomniał o tobie, nie zmęczył się tobą. On każdego dnia nie zmęczył się w tym, by ci pokazywać, jak ważny jesteś dla Niego. To jest niesamowite. Kilka słów wystarczyło,
żeby powstały rzeczy, bo On tak postanowił. I ponieważ Bóg Cię kocha, pragnie, by Jego światło przeniknęło Twoje życie, by Jego miłość naprawdę głęboko dotarła do Twojego serca. I chce sprawić, by te słowa nie brzmiały banalnie, tylko żeby otworzyły się Twoje oczy na to, że to jest niesamowita prawda, która zmienia życie, która nadaje nam sens. I to są cudowne słowa, w tym, że On jest pierwszy. Czytamy w pierwszym liście Jana. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga. Nie my umiłowaliśmy Boga. Powtórzcie za mną, żeby się trochę obudzić. Nie my umiłowaliśmy Boga. Jeszcze raz. Nie my umiłowaliśmy Boga. I teraz dalej. Ale że On sam nas umiłował. Ale że On sam nas umiłował. To są rzeczy niesamowite. Że Bóg zechciał pochylić się nad takim stworzeniem jak ja czy ty. I chce ci dzisiaj to powiedzieć tak mocno, żeby może na nowo wstrząsnąć twoim życiem. Że On sam ciebie umiłował. On sam ciebie umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. I to są niesamowite, nie wiem, mnie po prostu miłość Boża naprawdę na nowo zachwyca. Bo widzę w tym, jak bardzo Bóg się nie męczy. Nie wiem, macie czasami tak, że macie, nie wiem, wszystkiego dość. Macie dość, nie wiem, jak wychowywaliście dzieci, to czasami zwraca się dzieciom uwagę po raz któryś, po raz któryś, po raz któryś. I teraz wyobraź sobie Boga, który codziennie chce ci mówić z takim samym zapałem, z taką samą gorliwością, chce cię zapewniać o swojej miłości i On się w tym nie męczy. I On nie ma dość. I On nie rezygnuje. I nie wiem, nie stwierdza, kurczę, no nigdy nie dotrę do Niego. Nigdy nie dotrę do Niej. No tyle razy już próbowałem i co? A On po prostu się nie męczy, nie odpoczywa, nie daje za wygraną, nie rezygnuje. I On chce nam pokazać swoją miłość na różne sposoby. Na przykład, On wierzy w ciebie nawet wtedy, kiedy ty wątpisz w swoją wartość. On wie, że ty masz wartość w Jego oczach. On wie, że dla Niego jesteś cenna. On zasiewa życie wtedy, kiedy ty tracisz nadzieję, kiedy myślisz, że wszystko jest już stracone. On nie odpoczywa, nie stoi bezczynnie, tylko chce cię przekonać o tym, że jest życie w Nim. Że nic nie zostało stracone, bo On jest i ciebie kocha. I On nie odpoczywa. On zbiera twoje łzy, gdy ból doprowadza cię do płaczu, gdy masz różnego rodzaju cierpienia. On nie odpoczywa. Cały czas, jak czytamy Słowo Boże, to cały czas widzimy Boga, który nie odpoczywa. On jest ciągle zajęty. Zajęty tobą, zajęty mną. On ciągle wykonuje mnóstwo działania wokół naszego życia. Począwszy od tego, że podtrzymuje nasze życie w istnieniu, podtrzymuje nasze istnienie, ale też w tym, że jest zaangażowany w każdy najtrudniejszy moment w twoim życiu. I czytamy w Psalmie 56. Ty zapisałeś moje życie tułacze. Przechowałeś te łzy moje w swoim bukłaku. Czyż nie są spisane w twej księdze? Bóg zapisuje wszystkie twoje doświadczenia, wszystkie twoje cierpienia, wszystkie twoje trudy, wszystkie twoje zmagania. To nie jest obojętne dla Boga. I teraz
popatrz, on jest ciągle zajęty. To było ważne dla Eli, ja to muszę zapisać. Ona tam uroniła łzy, więc ja je zbieram. To są po prostu niesamowite rzeczy. On nie odpoczywa. Czasami jest tak, że nam się wydaje, Boże, gdzie jesteś? Gdzie Ty jesteś? Tyle się dzieje w moim życiu. Jesteś gdzieś daleko. I teraz użyłam właściwego słowa. Wydaje nam się. Nam się wtedy wydaje. Bo Bóg cały czas jest zaangażowany w nasze życie. I czasami pewne rzeczy my widzimy dopiero z perspektywy czasu. Jak się obejrzymy, zobaczymy historię naszego życia i odkryjemy, jacie, tyle rzeczy się wydarzyło, a ja to przeszłam. A ja wiem, że nie byłam sama. I Bóg naprawdę cały czas opiekuje się tobą. Cały czas wie i rozumie, przez co przechodzisz. On jest w tym w pełni zaangażowany. Czasami macie takie sytuacje, że ktoś nie do końca jest zainteresowany tym, co się z tobą dzieje. Albo po prostu nie ma czasu i może ci poświęcić tylko chwilę. Albo słucha cię, ale tam, nie wiem, za chwilę będzie, wczoraj był, za chwilę był mecz i część osób już po prostu tam sobie planowało, gdzie ja włączę mecz, na czym sobie puszczę ten mecz, czy tutaj mi zadziała, czy coś. I po prostu mamy czasem takie doświadczenia, że ludzie nie do końca są zaangażowani w nasze sprawy. A Bóg przeciwnie. On jest zaangażowany na 100% zawsze i całkowicie. Więc On jest tym, który się cieszy, kiedy Mu ufasz, kiedy Twoja wiara rośnie. On dodaje Ci otuchy, kiedy Twoje siły słabną. Patrzy, jak może Ci pomóc, jak Ciebie wesprzeć, jak dodać Ci sił. On zrobi wszystko, by z powrotem przyprowadzić Cię do siebie. Kiedy my się gubimy, kiedy grzeszymy, kiedy robimy po swojemu, kiedy robimy różne głupoty, On jest tym, który nieustannie jest w akcji poszukiwawczej. On nie odpoczywa. Pamiętacie tą przypowieść, którą Jezus opowiedział o dobrym pasterzu? O tym, co robi pasterz, gdy zgubi mu się jedna owieczka. I tam jest pokazana taka scena, że pasterz zostawia 99 owiec. Zostawia je w bezpiecznym miejscu, gdzieś tam pewnie po całym dniu wędrówki, wypasu, przelicza owce, wpuszcza je przez bramę, przelicza. O kurczę, było 100, jest 99. Gdzie ta jedna? Gdy dzień się kończy, po intensywnym dniu, człowiek jest zmęczony. Natomiast nasz Bóg, gdy my się gubimy, On wtedy mobilizuje wszystkie siły i wyrusza w akcję poszukiwawczą. On się nie męczy, nie odpoczywa, nie mówi, teraz jest już wieczór, muszę odpocząć, może na drugi dzień poszukam, może później poczekam jeszcze chwilę, może się jakoś sama znajdzie. Jakoś zawsze sama niekoniecznie chce się znaleźć. Fajnie by było, ale tak nie robię. On mnie musi znaleźć. I dlatego w Słowie Bożym mamy całą masę cytatów. Psalm 121 mówi: On nie pozwoli zachwiać się Twej nodze, ani się zdrzemie ten, który Cię strzeże. Bóg nie zasypia. Nie musi odpocząć, nie musi zregenerować siły. Nie, wiecie, moja mama całe życie na wieczór siadała i po prostu kimała, tak, nie wiem, chciała obejrzeć jakiś film, znacie to, i po prostu jej głowa leciała. I wiecie, Bóg tego nie robi, Bóg czegoś takiego nie ma. Nie leci mu głowa, bo on nie drzemie. Bo on wie, że musi ciebie strzec. Oto nie zdrzemie się ani nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. Pan cię strzeże,
Pan twoim cieniem przy twym boku prawym. On jest do tego stopnia zaangażowany, że tak jak nie możemy się pozbyć cienia, sprawić, żeby, nie wiem, ten cień się odkleił, to tylko Piotruś Pan, ale my nie możemy tego zrobić. I tak Bóg nie zostawia nas w spokoju jak nasz cień, jak ten, który zawsze z nami jest. To jest Bóg, który ukochał tak niesamowitą miłością, niezależnie od tego, z jakimi problemami się dzisiaj zmagasz, to mam dzisiaj prośbę. Nie wątp, że On jest z tobą, bo On robi wszystko, by ci to udowodnić, by ci pokazać swoją miłość, by kolejny raz ci powiedzieć, że nie jesteś sam, nie jesteś sama, bo On jest z tobą. To jest Bóg, który nie odpoczywa. Ten, który jest alfą i omegą, ten, który jest pierwszy i ostatni, kocha cię miłością, która nie rezygnuje, która się nigdy nie zmienia, która nigdy nie słabnie. My tak czasami macie, nie wiem, dość swoich, nie wiem, może bliskich, może kogoś, kto ci tam zalazł za skórę, może potrzebujemy jakiegoś takiego czasu, żeby się na moment odizolować. Czasami tak jest, ale nie nasz Bóg. On nie potrzebuje czasu, żeby, nie wiem, na nowo nas z nowym zapałem pokochać, bo ta Jego miłość nie słabnie, ta Jego miłość się nie zmienia. I ta miłość jest inna od wszystkich innych miłości, ponieważ On ciebie i mnie kocha pomimo błędów i pomimo porażek. Pomimo tego, że my nieraz Boga zawodzimy, a On mimo wszystko kocha i ta miłość się w żaden sposób nie zmienia. On cię nigdy nie wypuszcza z ręki, bo jest blisko ciebie. I w Księdze Jozuego czytamy takie słowa, które Bóg powiedział do Jozuego, ale dzisiaj wierzę, że chce powiedzieć do ciebie. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie opuszczę cię, ani porzucę. Bądź mężny i mocny. Bóg mówi, że cię nie opuści ani nie porzuci, bo On się nie zmienia. Jego miłość jest ciągle ta sama. On jest tym, który jest wierny, który jest naprawdę wierny. Skoro powiedział, chcę, żebyś istniał, bo ciebie umiłowałem, stworzył nas ze swojej miłości, to nie po to, żeby później powiedzieć, kurczę, chyba się pomyliłem. On jest wierny. I teraz, jaka jest Jego odpowiedź na naszą niewierność? On ma zawsze tą samą odpowiedź. Mnie te słowa za każdym razem zachwycają. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiarę dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. Jeśli my jesteśmy Bogu niewierni, jeśli my w wielu rzeczach chcielibyśmy być wierni. Nie wiem, jak wy, ale ja bym chciała być wierna. Chciałabym być wierna postanowieniom, które robię wobec Boga. Chciałabym być wierna, ale mi nie wychodzi. I Jego odpowiedzią na moją niewierność jest to, że On jest wierny. Bo On nie może się zaprzeć tego, że mnie stworzył i że mnie kocha. Miłość Jego jest niezmienna i robi z nami coś, co jest niesamowite. Kiedy my się gubimy, to robi wszystko, żeby nas przyciągnąć swoją miłością. Robi wszystko, żeby nas przekonać o tym, że to nie jest żaden slogan, że On kocha. To jest prawda, której się nie zaprze, z której nie zrezygnuje. I On nam składa wiele obietnic. Jak my, nie wiem, zdarzyło wam się składać obietnice? Mi wielokrotnie sobie obiecywałam, innym obiecywałam, w różne rzeczy po prostu postanawiałam. I mam jedno doświadczenie, że moje obietnice
raz wyjdą, raz nie. Ale Bóg robi z nami niesamowitą rzecz. On nam obiecuje, co się z nami stanie, jak my będziemy z Nim. I na przykład w Księdze Jeremiasza Bóg nam obiecuje: będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie swe modlitwy, a ja was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że mnie znajdziecie. Wiecie, mnie te słowa o tyle dotykają, że to Bóg chce bardziej ode mnie. On bardziej chce tego, żebym ja go szukała, niż ja. Ja niby chcę, ale robię inaczej. Niby mam jakieś postanowienia, ale później różne okoliczności, różne sytuacje, różne moje stany emocjonalne, różne moje myślenie. Po prostu pęka jak bańka mydlana. Ale Bóg robi z nami to, że On nam obiecuje: będziesz mnie szukać, będziesz mnie wzywać, ja ci odpowiem, będziesz mnie szukać z całego serca, ja ci to obiecuję. Mnie po prostu to niesamowicie dotyka, że to On mi obiecuje, że ja Go będę szukać z całego serca i On mi się da znaleźć. To jest niesamowite, że On jest wierny w swoim planie, który ma dla każdego z nas. Plan pełny pokoju, a nie zagłady. Plan pełny miłości. I ma niesamowite zamiary wobec nas, ponieważ On widzi dalej, sięga wyżej. I po prostu Jego plany są niesamowite, przekraczają nasze wyobrażenia, a On chce z nami to realizować. Jego drogi są zawsze wyższe od naszych. Jego zamiary, Jego marzenia w stosunku do nas są znacznie większe, niż my byśmy jakby... Ja sobie tak myślę, że gdyby Bóg powiedział dzisiaj Tobie wszystkie te plany, marzenia, jakie ma wobec Twojego życia, to my byśmy chyba powiedzieli: ty nie żartuj, że to o mnie. No w życiu. Po prostu On ma, i wiecie, i On wie, że my byśmy tak zareagowali, a mimo wszystko nie rezygnuje i się z tego nie poddaje. I jest cierpliwy w tym i mówi: dobra, jeszcze poczekam, ale ja nie zrezygnuję z tych planów, z tych wspaniałych rzeczy, które zamyślam co do ciebie. Ja z tego nie zrezygnuję, nie dam za wygraną. I to po prostu jest coś niesamowitego. W Izajaszu czytamy: Panie, Ty jesteś Bogiem moim. Uwielbiam Cię i wysławiam Twe imię. Wysławiam Twe imię. Nie da rady wysławiać w sercu. Uwaga. Wysławiać od słowa, czyli wysławiać na głos. Nie da rady tego zrobić sercem, bo serce nie mówi słów, usta nasze mówią słowa. Więc ten Izajasz wie, że Boga wysławia się na głos. Uwielbiam Cię i wysławiam, ponieważ wypełniłeś Twoje przedziwne plany, zamierzone od dawna, wiarygodne i wierne. To jest człowiek, który się przekonał o tym, że Bóg ma plany wiarygodne i wierne. Nie wiem, wczoraj mnie tak poruszyło, jak byliśmy w Policach wieczorem na mszy, i Monika z Adamem i tam z zespołem śpiewała, śpiewała taką pieśń: oto ja, poślij mnie, dotknij ogniem moich warg. Ja po prostu później na koniec poprosiłam ich, żeby zaśpiewali to po raz kolejny, ponieważ ja sobie naprawdę przypomniałam, jak na początku, jak Bóg dotknął mojego serca, jak ta pieśń mi towarzyszyła, jak ja śpiewałam tą pieśń zupełnie zielona, taka w ogóle w życiu bym nie myślała, że Bóg ze mną zrobi takie historie.
totalnie i po prostu ja wtedy śpiewałam: oto ja, poślij mnie, dotknij ogniem moich warg, powiedz Panie, czego chcesz, a moją rozkoszą będzie być posłusznym. I po prostu ja to wyśpiewywałam z całego serca, z totalną nieświadomością, co Bóg ma wobec mojego życia. Jak sobie pomyślałam po prostu od tego czasu, ile rzeczy ja widziałam, jak niesamowicie Bóg działa, jak Bóg przemienia życia, ile w ilu miejscach mogłam opowiadać o Nim, w ilu ewangelizacjach mogłam wziąć udział, jakie rzeczy działy się przez ten czas, odkąd pierwszy raz zaśpiewałam tą pieśń, ponad 25 lat, ponad 27 lat. 27 lat temu śpiewałam tą pieśń, wyśpiewywałam do Boga to, żeby ze mną zrobił, ale w życiu nie sądziłam, że ja będę w ogóle przemawiała do ludzi. Ja w ogóle w życiu nie przypuszczałam, że On ma takie plany i zamiary wobec mnie. I to po prostu On ma te plany zamierzone od dawna, wiarygodne i wierne. Nie tylko wobec mnie, ale wobec Ciebie, każdego tutaj. On ma plany niesamowite, przedziwne. I niezależnie dzisiaj, ile masz lat, Bogunia, ile masz lat, niezależnie od tego, Bóg z Tobą nie skończył. I Bóg nie rezygnuje i cały czas ma plany niesamowite wobec każdego z nas. I dla Niego, nie wiem, nasz przebieg wiekowy nie ma żadnego znaczenia. Dla Niego nigdy nie jest za późno. Dla Niego nigdy, On nigdy nie ma dość. On nigdy nie powie: no dobra, to ja już skończyłem. Wypełniłem wszystkie plany, zrealizowałem cały swój plan. Nic bardziej mylnego. Jego plany się nie kończą, ponieważ Jego plany sięgają do wieczności. Więc one się nie kończą. I On ma ciągle więcej dla nas. I to jest coś niesamowitego. I On nam mówi, że zostaliśmy stworzeni do dzieła, które On przygotował. List do Efezjan, 2 rozdział. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował. Zobacz, On nie odpoczywa, bo On przygotował dzieła dla każdego z nas. Są rzeczy, które tylko Ty możesz zrobić. Czy Ty to czujesz? Są rzeczy, które tylko Bóg dla Ciebie przeznaczył, które chce, żebyś je pełnił. On ma to w swoim zamyśle, wie, że w Tobie jest dobro i On z tego nie rezygnuje. Więc kiedy pojawia Ci się zniechęcenie, kiedy pojawia się, nie wiem, jakaś myśl, albo strach, albo obawa, albo przeróżne wątpliwości, weź sobie powiedz: Bóg mnie kocha i ze mnie nie rezygnuje. Cokolwiek by się działo, Bóg mnie kocha, ze mnie nie rezygnuje. Bóg mnie kocha, ze mnie nie rezygnuje. Niech to będzie taki Twój refren, do którego wracasz. Mów sobie samej, sobie samemu mów o tym, że Bóg Cię kocha i z Ciebie nie rezygnuje, bo Jego łaska jest niesamowita. Gdzieś mi tu kartki się zaplątały. Ha! Ale już zmierzamy do końca. Wiecie, mi się niesamowicie podoba to, jak Bóg przebacza. Że to są pewne rzeczy, których my nigdy w życiu chyba nie zrobimy, ponieważ Bóg przebacza w sposób nadzwyczajny. Jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. I uwaga, jak jest odległy wschód od zachodu? Ktoś potrafi to zmierzyć? Jak jest odległy wschód od zachodu?
tak daleko odsuwa od nas nasze występki. To robi Bóg. Zapomina, odsuwa te rzeczy, które złe zrobiliśmy. On, gdy przebacza, on to tak daleko odsuwa. To jest jakieś szaleństwo. Jak po prostu można tak przebaczać? Jak można tak kochać? To po prostu, nie wiem, byśmy powiedzieli chyba, nie wiem, ten Bóg to jest jakiś naiwny. Przecież za chwilę ja z powrotem zrobię jeszcze może gorsze rzeczy. A on mówi, że mi dzisiaj przebacza. Chociaż wie, co ja wywinę za chwilę. To jest niepojęte. I to jest Bóg, który z nas nie rezygnuje, cokolwiek byśmy zrobili. I Bóg, który, uwaga, na pewno nie powie ci słów: ty to się nigdy nie zmienisz. Jeżeli usłyszysz takie słowa, to wiedz, że one są od diabła, bo na pewno nie są od Boga. Ty to się nigdy nie zmienisz. To chce nam pokazać diabeł. A Bóg mówi: ja w ciebie wierzę. Ja z ciebie nie rezygnuję. Ja wiem, że jak pójdziesz za mną, wszystko jest możliwe. Bo ja jestem twoim Bogiem. I ja się nie poddaję. Ja nie odpoczywam. Bóg nigdy nie rezygnuje. Nigdy z nas nie rezygnuje. To jest dla mnie niesamowite, że Bóg nie męczy się w tym kochaniu, nie męczy się w tym obdarzaniu miłością ciągle na nowo i znowu, i znowu, i znowu. Robimy błędy, grzechy, upadki, a on znowu przychodzi z miłością, on znowu przychodzi z miłosierdziem, on znowu przychodzi z przebaczeniem, bo on się nie zmienia. Dzięki Bogu my się możemy zmienić. My możemy się nawrócić, przyjąć tą miłość, otworzyć dla Niego serce. My to możemy zrobić. Coś, czego On nigdy nie zrobi, nigdy z nas nie zrezygnuje. Nigdy nie powie: już dość, tyle szans jej dałem, tyle szans jemu dałem. Mam już dość, ile lat można się męczyć. On nie odpoczywa, nie ma dość, nie rezygnuje, nie poddaje się. To jest miłość, która... Weźcie mi powiedzcie, kto tak kocha? Tylko Bóg, tylko Bóg. Nie ma nikogo, kto by tak kochał. Nie ma nikogo, kto by nie, wiecie... Nie znam takiej osoby, która w pewnym momencie nie miałaby mnie dość. Ale Bóg nie ma mnie dość. To jest cudowne. To jest niesamowite, że On nie rezygnuje, nie odpoczywa w obdarzaniu mnie na nowy sposób miłością, w szukaniu sposobu, jak zwrócić na siebie moją uwagę. Jak mi pokazać w nowy sposób? To jest ten, który kocha, który stoi przy moim boku, ten, który wie, jakie głupoty wyrobię, ale ten, który się nie zmienia w swojej miłości, ten, który ciągle mnie obdarza. I teraz do czego chcę cię zaprosić? Żebyśmy otworzyli w nowy sposób nasze serce na Jego miłość. Na tą miłość, która jest nieporównywalna z niczym. Na tą miłość, która może postawić nas na nogi. Na tą miłość, która przywraca nam nadzieję. Na tą miłość, która daje nam siłę. Która nam obiecuje, że z Nim zmieni się nasze życie. Że z Nim możemy dokonać czegoś, co jest bez Niego niemożliwe. I to, co my możemy zrobić, to tylko pozwolić się kochać, otworzyć się w nowy sposób.
z wdzięcznością na to, jak bardzo On kocha, jak bardzo z nas nie rezygnuje. Więc kochani, na dzisiaj pozwól się dzisiaj Bogu dotknąć, pozwól się napełnić Jego miłością, pozwól Mu to zrobić, pozwól się przekonać, że jesteś dla Niego cenna, ważna, że masz wartość w Jego oczach, że On naprawdę oddaje wszystko za Ciebie.